Tam ktoś złapał shiny setkę i dostał zawału. Karetka zabrała gościa pod rajdem. Ej, ale to jest bez kitu przypał, tu jest ambulans i... Dzień dobry, lotnisko międzynarodowe w Belfaście. Czas rozpocząć przygodę. No dziwo łatwo i bardzo szybko poszło jak nigdy dotąd. Chyba w 5 czy w 10 minut już jestem w sumie po odprawie i teraz czekam tylko na swój samolot. Pomidor, bekon, sałata. Dobra. Jeszcze coś słodkiego trzeba dobrać. Heja. Hi there. Dużo takich pamiątkowych rzeczy. Jest mój lot do Amsterdamu 6:25, także trzeba chwilę poczekać. Godzinę. Zaraz wciągnę kanapeczkę. A to jest patent, jak chcecie sobie nogi gdzieś położyć. Można postawić na plecaku. Dobra, bramka 10. W międzyczasie takie respy szalone się tutaj pojawiają, że ja muszę zrobić sprawdzanie ich na bieżąco. W pierwszej kolejności wiadomo, czy któryś nie jest shiny. No takiego spońka bym chętnie przygarnął. Co tu jeszcze może być? Pikachu pilnuje, żebym się nie spóźnił. I tak, pierwszy przystanek Holandia, Amsterdam, a potem Berlin. To znaczy Dortmund, Niemcy. No to idziemy. Nie chcę mi się czapki zakładać, bo jestem zmęczony, położę się chyba spać w samolocie, także tak to będzie wyglądało. Przyleciałem chwilę wcześniej, ale muszę szybko ogarnąć teraz autobus. Jeszcze nie wiem, którędy wysiadam i... No nie wiem. Chyba tam. Dobra, to tak, dojechałem, jestem w Amsterdamie. Komuś potrzebny jest rower? Jakby było ich mało, to jest ich ja pierdzielę. Tak dużo, że masakra. Faktycznie, miasto rowerów, kraj rowerów. Udało mi się bardzo ekspresowo wszystko pozałatwiać i samolot pierwszym pasażerem byłem, który wchodził do samolotu, pierwszym, którym wychodził z samolotu. Przy odprawie w ogóle, przy lotnisku jakoś tak wbiłem strasznie dziwnie, bo zrobiłem taki myk, że się wypchałem tam, gdzie priorytet czy coś takiego. Tutaj wszyscy są bardzo pomocni, podpowiadają ci, gdzie masz iść. Dowiedziałem się, że mam przejść tutaj po schodach na dół. W sumie chyba się nie zabiję. Tylko przeskoczył i podobno tu gdzieś jest ten autobus mój. Zobaczymy.
Ale się Hiko cieszy. Hiko się cieszy. Mam za 25 minut ten autobus. Jak znajdę... O, jest, faktycznie jest autobus. Um 13:30 Uhr, nur zu Ihrer Information. Vielen Dank. Kiedyś pani w szkole od niemieckiego tłumaczyła mi, co to wszystkie te oznaczenia znaczą, HBF i tak dalej, ale jakoś mi się nie chciało tego zapamiętywać, teraz by mi się przydało, ale nie, zobaczcie, tam dalej jest zupełnie tak zalurowane, że masakra. I to ja nie mam na dzisiaj jeszcze biletu kupionego, na dzisiaj jeszcze nie, bo to będzie po prostu dla tych osób, które mają bilet na dany dzień. Wtedy pojawiają się wszystkie respy, wszystkie stopy tak samo. Także ja mam na jutro i widzę już jakiś fejkowy sklepik, w którym sprzedają podróby, bo tutaj ludzie trochę pisali o tym i zobaczymy. No jest takie stoisko. Tak ono dokładnie wygląda przede mną. O, ale ja wiem, co kupię. Wiem, co kupię. Kupię na pewno napój pokemonowy. Ha, bo to jest pewne. How much? 3 euro. What about water? It's not water though. What is it? Lemonade. It's definitely soda. Okay. No nie, oprócz podróbek mają też trochę plakatów, mają też koszulki fajne z pokemonami. Także tutaj są inne wzory, to jest dobre. I takie mystery boxy, Lucky Bucky porobione. Są też inne pokemony takie tutaj związane z eventem. Dużo osób zainteresowanych właśnie tym może sobie kupić takie rzeczy. A ja może jeszcze wrócę po ten napój Snorlaxa, jeśli będą jeszcze. Już pierwszych Polaków spotkałem. Kupiłem wodę. To jest jakaś taka lemoniada japońska. I zobaczymy, co to, jak to wszystko smakuje.
czekoladkę, jedną z nich dorwę. Ta z rumem i rodzynkami jest najlepsza. O, i tak. Piękna, słoneczna pogoda, powiem wam. Chyba muszę zaraz rozwiesić karteczkę z poszukiwanymi boksami, których szukam, które mam na wymianę, żeby tutaj ułatwić sobie sprawę z trade'ami. Są nawet karty Pokémon Sun and Moon Crafted in Ironclad. To jest właśnie kolekcjonerska gra karciana. Idę zobaczyć, czy mają. No ludzi jest przy tych stoiskach. A kolega mnie nie widzi. Dzień dobry. Patrzmy. Ja się tam rzeczy nie wziąłem. A bo tej głupiej czapki nie wziąłeś. Kurde, kupiłem sobie takie McFlary. Niby to jakaś ta limitowana nowa edycja, czy coś takiego. I kurde, powiem, że jest kozackie. Malinowe, z takimi kuleczkami, które się roztopiają, bo są z czekolady i one tak trochę strzelają i musują, także to jest ciekawe. Takie te kulki. Kolorowe, musujące, strzelające. Te lody są niezwykle dobre. Te kulki takie dziwne są. Bite peruchen. Naciskamy, zobaczymy, czy przejdziemy, czy nie. Apteka. Watę, czekaj. No tutaj można przepierniczyć łatwo pieniądze w tym kasynie tutaj wydać na gry. Dziwne. Jest też siłownia. Jeden sklep, drugi sklep. A my idziemy zaraz do... Dobra. Tu jest miejscówka. Taka. Zobaczmy, jak wyglądają Niemcy. No, całkiem spoko. Dotarliśmy do hotelu, ale tak się stało, że tutaj jest jeden problem. Ja śpię tu, a Sotora trzeba rzucić z łóżka. Czemu? Sotor będzie spał tu w rogu, patrz. Co teraz rzucimy tam na teraz? Będzie spał na podłodze. Albo w szafie go zamkniemy. Coś się wymyśli. Dawid się wycwanił, bo sobie wziął pierwszy pokój. A tu jest ciemno. Ale patrz, masz zlew własny. No i dobrze. Nie będzie kolejki do... Będzie się był w zlewie. Nie, jest okej. Okay. Powiem wam, że nie jest najgorzej. Jak na niskobudżetowy nocleg, jeszcze teraz w okolicy GoFestu, gdzie takie ceny są kosmiczne, nie jest tak źle, ale ten telefon wymiata. To nawet moja babcia tak starego telefonu nie miała. Ale dobra, to co? Zostawiamy wszystko i idziemy na miasto. No także tu już się rozpakowaliśmy i idziemy na GoFest ogarniać resztę tutaj wydarzenia. Także ja mapki nie biorę, ale pokażę wam ją teraz, żeby nie było. Ty, nawet użyłem chyba tej samej czcionki do tego. Do tego, że szukam na wymianę rzeczy. Czyli tak, Pokémon Go Fest 2019 hashtag. Sesja z autografami. Och, zarąbiście. Chciałbym spotkać Mystica 7 i trener Lipsa. Także... Kozacko będzie, jak będę mógł sobie selfiecza z nimi strzelić jeszcze. To muszę się nie spóźnić. Jeszcze raz. Aha, trzeba dostać bilet. O 11, tak? Aha. I można się nie dostać, bo można się spóźnić. Dobra, rozumiem. Tak wygląda mapka, pokazywałem wam już, jak to wygląda. Steel Factory, Mysterious Woods, Rocky Terrain i Boat Lake. Tu będziemy się wybierać. A myślę, że tutaj będzie Pokemit. Tu jest teren wydzielony z eventu, czyli tu jest prasowa. I tutaj się dzieją niesłychane rzeczy. Dobra, widzimy się niebawem.
Słuchajcie, słoneczko tak przygrzewa, że ja muszę chwilę pójść bez czapki. Dorwać trochę promieni słonecznych. Chociaż te 5 minut nie zaszkodzi mi. No tu mamy kolejny przystanek autobusowy. Jakbyśmy chcieli wracać inną drogą. Ale się na jednym stoję. Dobra, cicho, wiem o co chodzi. Jesteśmy teraz tutaj i poszliśmy na chwilę na górę zobaczyć, jak to fajnie wygląda. No i powiem wam, że tam, w tamtą stronę jedziemy. A nie, nieprawda. Bo w tą. Także idziemy tu na dworzec, szybko, zanim nam pociąg odjedzie. Dwa tory są. Dobra, bilety. Bilety kupione. Proszę bardzo. 48-godzinny bilet dla 3 osób za 26 euro. Właśnie tam byliśmy. Stamtąd przyjedzie pociąg i jedziemy właśnie tam. Jedzie nasz ciopąg. Trzeba skasować bilet. Tak już koniec eventu będzie, jak dojdziemy. Uwaga. Pik. Skasowany bilecik. I nasz ciopąg jedzie właśnie teraz. Otwórz drzwi, tylko dobrze otwórz te drzwi. Kurde, jakieś pola, nie wiadomo co. Tak, jakieś nie wiadomo co, właśnie mówię. I jajko alanańskie się wygląda, czy będzie coś specjalnego? Nie, zwykły ciklet. Jeszcze za szybko. Jedziemy. Stadion można pójść sobie zdjęcie zrobić. Też można. 11 tych. To szybko wezmę, wpakuję kolejne. Wpakuję kolejne, żeby mi tutaj się nie zmarnował. Tak się zastanawiam. To jest z Holandii, to zostawię na razie na pamiątkę. A to jest surcynowa od jednego z moich friendsów. Także zaraz będzie dorwem za 5 minut. No, weź mi nie mów, że będzie burza. Ja mam krótkie spodenki tylko. Czyli tak, Dortmund, jest godzina 16:20. Złapałem piplapa i tu mam jeszcze parę innych boksów. Tutaj jest, powiem wam, tyle ludzi na tym wszystkim, że to jest masakra. Nie idzie wyrobić mnie się tego wszystkiego. Tutaj przemieszczę. Ja robię shiny checki w międzyczasie na pokemony różnego rodzaju i... To jest w ogóle ta stacja. Tu mamy wrócić, się nie zgubić. Ja chcę takiego Pikachu napompowanego, jak ten facet ma. Nie wiem, skąd on go ma, ale ja chcę takiego Pikachu dostać. Ja pierdzielę, ale respów. Shiny na żywo, patrz. 748. Shiny slakot. Kolejny shiny do kolekcji. Żebym tylko się nie wywrócił na tych schodach. Bo nagrywam jedną ręką trzymając, drugą ręką rzucając. Jeszcze się rozglądam, w którą stronę idę. Shiny slakot ucieka. Siup. Great. Rzucony, trafiony. Zobaczymy, czy się złapie. Jest złapany. Także mamy go. To jest kolejny. Jednego złapałem dzisiaj już w Holandii, w Amsterdamie, a teraz drugiego w Dortmundzie. Jest tu tyle tych Pokemonów do sprawdzenia, że to jest w ogóle przesyt. Nie idzie tego ogarnąć, wszystkiego posprawdzać. Ja to teraz robię tylko tak. Shiny check i wychodzę. Shiny check i wychodzę. Wszyscy tu ludzie, co idą, to jakieś 60%, 90% może nawet procent, to wszyscy z telefonami, z powerbankami w stronę eventu się udają. My idziemy tam też w stronę tych lurów, bo wiem, że tam dalej jest już ten event. W międzyczasie tu kolejne sprawdzane. Wiecie, co bym chciał jeszcze? Jakiegoś alolańskiego shiny zdobyć. Kolejny alolański byłby bardzo miłym dropem. Właśnie taką pamiątką dodatkową. Dobra. Ja idę dalej. Tu ładny kościółek. Trzeba udać się w stronę eventu. Powiem wam, że nic innego nie robię, jak tylko sprawdzam, bo
jakbym miał łapać je wszystkie, to bym stracił czas na właśnie łapanie i nie zdążyłbym posprawdzać pozostałych. To jest właśnie ten minus tego wszystkiego. Ale mam nadzieję, że uda mi się w końcu tego Nidorana Shiny zdobyć, bo to jest właśnie mój cel podczas tego eventu. Widzisz plaskotkę Pikachu tam z przodu? Jest! Co? Ja się do Shiny dobra. Nie Shiny. Co straszysz? Co straszysz? To nie Shiny. Tam Pikachu. Naćpany Pikachu. No zobacz jak to wygląda. Shiny Nidoranto to nie jest. Shiny Nidoranto to nie jest. Pikachu. Shiny check. Zwykły. Pikachu mi nie przyniósł szczęścia, niestety. Patrz, są te segmentowe takie niby koszulki, widzisz? Zrobili. Byłem tutaj do i tak dalej, Pokémon Go Fest. Pewnie też okolice 30-40 euro. Wiadomo, każdy chce zarobić. Stara się jak może. Angielski sklep zamknięty. Oj, no co to się stało? Idziemy dzisiaj ogarnąć w ogóle, gdzie mamy to wejście, co nie? Żeby było nam łatwiej jutro. Także tam się dzieją te szalone respy w parku i tak dalej. I zaraz tam będziemy. Albo figurki. Krema też są po 6 euro. 6 euro taka duża figurka. Tylko że ja no, nie zabiorę jej nigdzie. Te małe są nawet całkiem spoko, powiem wam. Mam ten zestaw z masztompem. Kombat Scanem i Krobajlem. No tu jeszcze takie pika torebki po właśnie 10 euro. Można też na Switchu pograć. Także Saturn polecam. To jakiś zespół gra. Karma Change. Tu rysują. Narysowali kredą wszystkie flagi świata. Nie wiem co to ma symbolizować, ale spoko. Shiny Slakot to nie jest. Diglett. Slakot też nie. Alański Geodude z tyłu! Zwykły. Ciężko shiny. Widzę, że już ludzie powoli gadają o tych moich tabliczkach, co sobie przyczepiłem z tyłu. Tak tutaj tryb kraje wschodnie, tak? Kraje, żeby nie użyć tego słowa na A, bo będą wiedzieli, że to o nich mowa. Co tak tyle tych grajków się dzisiaj wzięło? Wszyscy na mieście, także. Także się dzieje. Tam jest jakieś jedzonko jeszcze lepsze. To można by ogarnąć. Ale młyn. Ludzie w czapeczkach, ludzie bez czapeczek. Gyaradosa gości miał fajnego. Zobaczcie. Mamy Piplapa. Teraz będzie z pineapem, będzie łapany z pineapem, bo chcę uzupełnić cukiereczki do niego. Ha, żeby tak się dało jeszcze uzbierać do niego cukiereczki. Nie jest takie proste. Hop, drugi raz. Siądzie, nie siądzie. No nie może usiąść. Nie chcę jeść tych pineapów moich. No cóż. Ja go karmię. Staram się. Jak mogę dać mu najlepsze owoce.
tu znowu grają, no bez kitu, wszędzie, wszędzie grają. Także 6 candy do... O, dawaj shiny checka. Zwykły. Zwykły, nie ma shiny. I... tego też chcę gościa shiny zdobyć. 600, to też już nie łapie. Nidoran też nie shiny. Magikar. To ja tego sprawdzałem, czy nie? Tego chyba nie. No mówię, to jest taki młyn Pokémonów, że tylko można sprawdzać. A tam mamy 10% rabatu na karty Pokémon. Ale reklama wielka na cały sklep, że tak powiem. Normalnie tutaj się wyświetlało, że 10% rabatu na wszystkie karty przed chwilą. Jak będzie jeszcze raz, to wam to pokażę. Znaczy, także jestem przygotowany. O, a tu jest 10% rabatu na wszystkie karty Pokémon. W środku więcej informacji. Także całkiem spoko. I fajne te koszulki mają z tego eventu. Powiem wam, że chcę dorwać jedną. To pan gra. Bardzo ładnie. Geoduda to ja nie chcę. To robimy przerwę. Idziemy dalej szukać. Znowu grają. Ty na czym on gra? Skubany. Wziął patelnię, gra na patelni. Jaką sztubę też ma. Można i tak. Dobra, idziemy tam dalej. Piplap się nie chce złapać, to ja go też nie chcę. Ja wolę inne shiny. Będę sobie sprawdzał. Może coś dropnie. Ja nie robię teraz rajdów, ja idę zobaczyć tam pod te okolice wejścia. Wiesz. Ja pierdzielę, ja bym na taką tom. Dobra, idziemy na tą kolejkę. Wszyscy się chwalą alolańskimi shiny w gymach. Tylko Hiko nie ma. Nie ma Hiko co wstawić do gymów. No chociaż mam tego alolańskiego Geoduda. Ale mam taki nadal niedosyt. Że nie mam jeszcze kolejny. Co oni tam rozdają? Czapeczki. Chcesz czapeczkę z Eevee? No tutaj. Rozdają czapeczki z Eevee i z Pikachu. To można mapkę wziąć albo czapeczkę. Cel. Na jutro albo na dzisiaj. Przejechać się tym, bo to tylko 4 euro. Czajcie bazę. Także Hiko będzie na pewno na tym. Chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Przejadę się tą karuzelą w centrum. Ogólnie bardzo, bardzo miasto dobrze zorganizowało wszystko. Jest multum atrakcji. Wszystkie takie przysmaki. Tu jest nawet azjatycka kuchnia, jakby ktoś miał ochotę. No ale ja nie mam z wiadomych względów, że mam wyjść na 4/7 Azję. O, nawet sprzedawcy mają koszulki. Gościówka ma koszulkę Team Instinct, a facet ma koszulkę właśnie z Pokébolem. Także wszyscy tutaj, wszędzie się wylewają Pokémony. Jejku, ile atrakcji, ile Nidoranów też, jeden Nidoran. Jestem ciekaw w ogóle, jak będzie dźwięk w tym filmiku wygląda, bo tu jest fontanna, jest też i hałas i kurde. My nigdy nie dojdziemy do tego eventu. Patrz, jeśli chodzimy godzinę, to musimy wyjść 2 godziny wcześniej. Także zrobimy sobie jeszcze shiny check tutaj, paru Pokémonów, które są tu w pobliżu akurat. I idziemy na rajd, bo tu mnie Dawid wyciągnął siłą. Już nie mam wyjścia. Zresztą zrobię tego jednego rajda, a potem idziemy pod bramy GoFestu. Ogarnąć i zobaczyć, ile osób tam będzie. Jeszcze tu shiny check tych Pokémonów. Dużo osób robi trady z tego, co widzę. Wymieniają się i nie tylko. Tam. Aż ambulans kogoś zabrał. Ktoś chyba złapał shiny setkę. Tam ktoś złapał shiny setkę i dostał zawału. Karetka zabrała gościa pod rajdem. Ej, ale to jest bez kitu przypał, tu jest ambulans i ten, awaryjny. Jesteśmy właśnie przy rajdzie, robimy shiny checka i zwykły.
Dobra, tyle można zachować na dzisiaj. Jeszcze drugiego ratatę sprawdzimy, też zwykła. No to idziemy na rajd. Sami gracze Pokémon Go. Sami, tu nie zobaczysz. Wszyscy z telefonami. Sam błąd, czaisz? Mam ten sam błąd co ostatnio. Że mi właśnie gyma tak zlagowało, że nie mogę nic zrobić, co nie? I nie wiem, czy jak wyjdę, spróbuję bardzo szybko wyjść. O, i właśnie mi zbagowało grę całkowicie. I? Szybki reset zrobię. Ale tak to się padło. Szybki reset zrobię. Ja wiem, żeby mi i tak padło, ale się zawiesiło. Ostatnio miałem tak, że nie mogłem w ogóle wziąć tego Pokemona. Would you win? Nie ma. Dobra, wywaliło mnie z gyma, 10 minut, o, no i proszę bardzo. Jesteś zwycięzcą. Jestem zwycięzcą, 6 Rare Candy i teraz jak będzie shiny to... nie, jak zwykle, nie shiny. Ale wszyscy tu robią rajdy. Zaraz wam pokażę. W sumie wiesz co? Hop, najsik. A tak wyglądają tłumy tutaj ludzi. I co? Za ostatnim bolem się złapał, no nie mogę. Jeszcze jakby te Nidorany weszły, to wow, i tak bym się cieszył. W ogóle jaka to fontanna dziwna. Co tu jest? Wszyscy. Jest tak pełno, że masakra. Tu mamy wejście w tym miejscu dokładnie, mamy niedaleko. No to wybierz mapkę. A tam jest taka ruzela, zrobiliśmy jedno wielkie kółko. W ubiegłym roku nie ominęło się bez przygód z policją, właśnie podczas Dortmundu. W tym roku nie będzie inaczej. Też jest. Rataty nie ma. Ach, co tu się dzieje? Pokémon Go jest martwe. Nikt w to nie gra. Hello! What's up? How are we doing, vlog? I'm Hikomikos. And you are Mystic 7, so yes, everybody knows you already. Hi! Will you give me one trainer tip? One trainer tip? Yes! On the spot. What, like, give me a topic.